22 stycznia obradowali radni miejsc. Na początku piątego posiedzenia uczczono minutą ciszy zmarłych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz byłego sekretarza miasta Mława, przewodniczącego osiedla Kopernika Ryszarda Bastkowskiego. Następnie radni podjęli uchwały według ustalonego porządku. Przyjęcie projektu uchwały na temat poprawy spójności i dofinansowanie budowy ronda w Mławie na wniosek pana starosty Jerzego Rakowskiego. Podjęliśmy uchwałę o przekazaniu środków w wysokości 942 tysięcy złotych. Kwota blisko miliona złotych została przeniesiona z puli zabezpieczonej w ubiegłorocznym budżecie. Prace przy budowie ronda mają ruszyć i jeszcze w tym roku. Ważny bardzo element z punktu widzenia mieszkańców miasta, jak i powiatu. Skrzyżowanie ulicy Henryka Sienkiewicza, Joachima Lelewela i Tadeusza Kościuszki jest bardzo zakorkowane na ten moment i potrzebne było zastosowanie innego rozwiązania. Takim rozwiązaniem będzie budowa ronda. W dalszej kolejności podjęto uchwały dotyczące określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także wydawania gazety samorządowej Informator Miejski. Nadanie nazw ulic, ulicy Podbornej, ulicy Gajowej, ulicy porucznika Pawła Rachockiego, pseudonim Jurand. Podczas posiedzenia rozpatrywano skargę na burmistrza, jaką złożyła jedna z mieszkanek. Sprawą wcześniej zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Skargę uznano za bezzasadną. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Od 2013 roku Mława realizuje kampanię społeczną dotyczącą tego, czym palimy w przydomowych kotłowniach. Mimo licznych apeli nadal zdarza się, że mławianie wrzucają do pieców śmieci. Jest to szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i środowiska. W przydomowym piecu nie jesteśmy w stanie osiągnąć tak wysokich temperatur, aby zniwelować wszystkie toksyczne substancje, które wydobywają się do powietrza przez nasze kominy. Przez 6 lat obserwujemy, że zmniejsza się liczba zgłoszeń, które się potwierdzają i które wskazują, że mieszkańcy rzeczywiście palą odpadami, palą śmieciami w swoich piecach. Niemniej jednak takie sytuacje nadal mają miejsce. Niedawne kontrole przeprowadzone przez strażników miejskich na posesjach mieszkańców Mławy ujawniły poważne wykroczenia – spalanie niedozwolonych materiałów w piecu. W minionym miesiącu Straż Miejska przeprowadziła 40 takich kontroli. W 38 przypadkach nie potwierdziły się przypuszczenia, natomiast właściciele dwóch pieców niestety musieli ponieść konsekwencje, czyli zapłacić mandaty. Mandat z tytułu palenia śmieci w domowym piecu wynosi nawet do 500 zł, a w postępowaniu sądowym kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł. Choć ich nie widzimy, to niebezpieczne pyły zawieszone w powietrzu mają stężenie, które zagraża zdrowiu. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze, a także ci, którzy są aktywni fizycznie lub ze względu na rodzaj wykonywanej pracy spędzają dużo czasu na zewnątrz. W ostatnim czasie dostajemy sporo takich zgłoszeń z Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego z informacją, że także na terenie Mławy są podwyższone poziomy właśnie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Mławianie mogą ograniczyć ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wybierając komunikację miejską, czy też lepsze jakościowo paliwo do ogrzewania domów. To, czym palimy w piecach, sprawdzają strażnicy miejscy. Trwają ferie na terenie województwa mazowieckiego. Zimową przerwę od nauki mają m.in. dzieci z Mławy i powiatu mławskiego. Państwowa Straż Pożarna w ramach kampanii informacyjnej chce dotrzeć do jak największej grupy dzieci i młodzieży oraz organizatorów wypoczynku, by zwrócić uwagę na zimowe niebezpieczeństwa. Jednym z głównych tematów są lodowiska. Przypominamy, że korzystanie z tak zwanych dzikich lodowisk jest niebezpieczne. Wchodzenie na zamarznięte rzeki czy inne akweny jest bardzo nieodpowiedzialne i niestety, jak pokazują statystyki, często kończy się tragicznie. Pozorna grubość pokrywy lodowej przy brzegu może być błędnie odczytana, może wprowadzać w błąd, gdyż kilka metrów dalej lód może być bardzo cienki i słaby. Osoba, pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji nawet do utonięcia. W ramach akcji Bezpieczne Lodowiska 2019 mławscy strażacy oferują pomoc w organizowaniu bezpiecznych ślizgawek.
Strażacy pomagają wylać wodę na przygotowane lodowiska, m.in. na terenie boisk szkolnych, parków i tym podobnych. W przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 654 3385 i wewnętrzny 128. Strażacy przypominają, że warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie ban z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki. Wielość rzeczywistości o nas i muzeum to eksperymentalna wystawa, jaką można odkrywać w Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie. Ekspozycję zrealizowano w ramach projektu badawczego. Została tak zaprojektowana, by zwiedzający mogli ją współtworzyć. Są miejsca do wypełniania przez nas, przez publiczność, ale wypełniania nie tylko słowami, nie tylko myślami, ale też marzeniami, czy na przykład inspirowani zapachami tworzymy pewne formy przestrzenne, czyli jest wielozmysłowa, aktywna, wciągająca i zachęcająca do działania. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Muzeum jest aktualnie w budowie, na etapie, kiedy można zapytać, czego oczekują zwiedzający. W związku z tym w zeszłym roku postanowiliśmy zrealizować projekt Wielość Rzeczywistości i chociaż nie mamy jeszcze własnego muzeum, miejsca, gdzie możemy spotykać się z naszą przyszłą publicznością, dzięki uprzejmości innych muzeów zapraszamy do rozmowy o tym, jakiego muzeum poszukujemy, co chcemy robić w muzeum, wokół czego chcemy się spotykać, o czym chcemy rozmawiać, stąd taki nietypowy pomysł. Inspiracjami do powstania wystawy była estetyka modernizmu oraz koncepcja Wielość rzeczywistości w sztuce autorstwa Leona Chwistka, polskiego malarza, filozofa i teoretyka sztuki. Ekspozycja składa się z kilku stoisk. Na wystawie jest 8 takich elementów. Każdy ma swoje hasło, które bardzo jednoznacznie określa, do jakiego zmysłu, do jakiego działania się odwołujemy, bo mamy stanowisko na przykład słucham, ale też stanowisko patrzę, ale czuję, prawda, i konstruuję, czyli tworzę. To konstruuje, zamyka tę wystawę, bo jest takie najbardziej angażujące widzów. Mława jest 6. miejscem na mapie Polski, do którego zawitała ta niezwykła ekspozycja. Każdy uczestnik ma możliwość aktywnego wykreowania własnej ścieżki zwiedzania i pozostawienia na niej swojego śladu. W momencie, kiedy możemy tę wystawę pokazać na niecodziennej wystawie, której my nie organizujemy, która jest na stałe w tym muzeum, prowokuje odmienną rozmowę i powoduje, że dowiadujemy się nowych rzeczy o tym, czego ludzie dzisiaj szukają w muzeach, czy one są w Mławie, czy znajdują się w innym regionie naszego kraju. Wystawę Wielość Rzeczywistości można oglądać w Mławskim Muzeum do końca lutego. Na basenie, w kinie, muzeum i bibliotece. Wszędzie tam najmłodsi będą mogli skorzystać z feryjnej oferty zajęć i rozrywek przygotowanej przez mławskie instytucje. Podczas zimowej przerwy dzieci nie będą miały już problemu, że gdzieś się spóźnią lub jakieś zajęcia im przepadną. Harmonogram został bowiem tak przygotowany, aby każdy mógł uczestniczyć w kilku spotkaniach w ciągu dnia. Opracowana została wspólnie z innymi placówkami kultury i sportu, z tym Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W harmonogramie znajdziemy propozycje warsztatów, nauki pływania, ale również quizy, konkursy, turnieje oraz kino. Nie chcieliśmy powielać schematów, nie budowaliśmy tej oferty na zasadzie konkurencyjności. Każda placówka miała zaoferować to, co ma najlepszego. Ze względu na to, że w Miejskim Domu Kultury nadal prowadzony jest remont, oferta na ferie dotyczy głównie kina. Zapraszamy tych najmłodszych mieszkańców Mławy na seansy filmowe, które będą odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 13. To, co warto zaznaczyć, że bilety są w zniżkowej cenie promocyjnej. Wynoszą tylko 5 zł, zarówno dla dziecka, jak i dla opiekuna. Moc atrakcji każdego dnia czeka na dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zarówno w głównej siedzibie, jak i w filiach na terenie miasta będzie się działo.
W ramach głośnego czytania przedstawimy obrazkowy teatrzyk Kamiszy Bai. Również będzie można obejrzeć bajeczki, filmy. Przygotowaliśmy konkurs na najpiękniejszą ilustrację zimową, również konkurs talentów, turniej 1 z 10. Do dyspozycji dzieci będą gry planszowe, krzyżówki, kolorowanki, puzzle, komputery, a także książki znajdujące się w zasobach biblioteki. Największą atrakcją będzie bal przebierańców. W przeddzień balu przygotujemy pięknie salę, wykonamy maski. Natomiast w trakcie balu będzie wiele atrakcji. Oczywiście będzie słodki poczęstunek, będą różne konkurencje z nagrodami, a na koniec wybierzemy króla i królową balu. Ferie będą się także odbywały w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Z myślą o uczniach zaplanowano tematyczne warsztaty. Zajęcia w muzeum zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza część na wystawie czasowej Dzieje Bursztynu, gdzie dzieci zobaczą bursztyny, wysłuchają króciutkiej prelekcji na temat ich historii i obejrzą materiały filmowe. Natomiast druga część będzie przeprowadzana w sali papieskiej naszego muzeum. Tam będą się odbywały zajęcia plastyczne. Na uczestników warsztatów czekają niespodzianki. Dzieci będą wykonywały doświadczenia na bursztynach, ale nie chciałabym za dużo mówić, niech to będzie niespodzianką. Bursztynowe warsztaty będą przez 2 tygodnie, we wtorek, czwartek i sobotę, między 12 a 13.30. Szczegółowy harmonogram zajęć, jakie w trakcie ferii będą się odbywać na terenie Mławy, a także organizowanych dla dzieci spotkań, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz wszystkich instytucji. Ostatnie dni to czas wytężonej pracy wszystkich służb. Od początku roku tylko do 23 stycznia Państwowa Straż Pożarna w Mławie wyjeżdżała do 37 zdarzeń. Wśród nich było 13 pożarów, 21 miejscowych zagrożeń i 3 fałszywe alarmy w dobrej wierze. Miejscowe zagrożenia to głównie zdarzenia drogowe. W okresie zimowym często zapominamy, że jeśli nie całe szlaki komunikacyjne, to ich części, na przykład przebiegające przez tereny leśne, mogą być oblodzone i to jest najczęstszym powodem zdarzeń komunikacyjnych, do których wyjeżdżaliśmy. W okresie zimowym Straż Pożarna odnotowuje sporo zdarzeń związanych z pożarem sadzy w kominie. Takich do 23 stycznia było 8. Tu zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost, a niestety wskazuje to na duże zaniedbania ze strony właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Przypominamy, że tę kwestię regulują przepisy, które mówią o tym, że przewód dymowy opalany paliwem stałym powinien być czyszczony minimum raz na kwartał. Ponadto pożary sadzy bardzo często powodują duże straty. Wysoka temperatura powoduje popękanie komina i jego nieszczelności, co niestety wiąże się z remontem kapitalnym tego komina, a przy poważniejszych pożarach całych pomieszczeń. W przypadku, gdy zaobserwujemy, że zapaliły się sadze, należy niezwłocznie wygasić palenisko i zadzwonić po straż pożarną. Styczeń obfitował także w zdarzenia, w jakich interweniowali strażnicy miejsc. Ze względu na niskie temperatury wrócił problem osób bezdomnych. Ci, szukając ciepłego schronienia, pojawiają się w miejscach publicznych oraz na klatkach schodowych. To był mężczyzna, który znajdował się w okolicach ulicy Chrobrego, w miejscu publicznym, w godzinach wieczornych, między godziną 20 a 21. I w takich też godzinach zabraliśmy tą osobę tutaj do naszej Straży Miejskiej na ulicy Padleckiego i stąd ta osoba ta została przewieziona do Mięczyna. Gwałtowne spadki temperatury przyczyniają się do tego, że w niektórych samochodach posłuszeństwa odmawiają akumulatory. W rozwiązaniu tego problemu w okresie zimowym często pomagają strażnicy. W ostatnim czasie mieliśmy kilka przypadków, gdzie kierowcy proszą nas o pomoc i taką pomoc uzyskują, ale pomoc ta polega na tym, że pomagamy przy uruchomieniu pojazdu w przypadku niesprawnego akumulatora. Zdarzają się przypadki, że kierowcy proszą także o inną pomoc w innym zakresie, ale niestety poza akumulatorem, poza niesprawnym akumulatorem innej pomocy nie oferujemy. 29 stycznia dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej i czujce czadu, która zadziałała w porę, udało się uratować życie mieszkance Kazachstanu. Czujniki wskazały obecność tlenku węgla.
Policjanci ujawnili nielegalną kontrabandę wartą ponad 16 tysięcy złotych. Zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który posiadał wyroby tytoniowe bez wymaganej przepisami akcyzy. Grozi mu wysoka grzywna i do 3 lat więzienia. Ponadto funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu Bezpieczne Lodowiska 2019. Mundurowi zapoznawali się z zagrożeniami związanymi z przebywaniem na zamarzniętych zbiornikach wodnych.